Hej, siemano, witajcie w kolejnym odcinku trzeciej ery. Jak widzicie, już tutaj siły Rohanu idą w moim kierunku. I ja im zrobię niemiłą niespodziankę i pokażę moje siły, które są za ich plecami. Niech pobiegną kawałek. Trochę są daleko, dlatego muszą podbiec. Tutaj już jedne siły konne podjeżdżają. Dlatego skupcie się na nich, panowie. Niedługo powinny paść strzały w ich kierunku. Padają. I oni również. Świetnie. Szybko umierają. Ale skupmy kuszników na piechocie. Ale to za momencik, bo jeszcze nie są w zasięgu. Moje jednostki konne. Wjazd w tych. Wy w tych. Wy. Nie uciekać. Wy nie uciekać. Wy podjechać tam, wy podjechać tu. Ci mają rozkaz, ci zaatakować generała. No, a wy macie rozkaz podjechać. I tutaj jest ich król, gdzie on zasiada, tutaj zasiada. Ładnie uzbrojony, fajnie. Rozpędzona kawaleria. Nie mają szans. Moja ciężka kawaleria przeciwko ich lekkiej. To się im nie może udać. Dobra, wy tych atakować. Wy się skupić na miotaniu w generała. Moich kuszników bym skupił na ciężkiej piechocie. Tutaj niebezpiecznie blisko podchodzą. W takim razie klangard do ataku. Wy podejść. Generał tutaj. Oni ich wykończyli. Tutaj w takim razie skupcie się na tych. No, moja piechota podejdzie w taki sposób. No i tutaj się biją. Skauci. Zwykła jednostka skautów. Tutaj także skauci. No, oni podjechali do nas. Ciekawostka. A ta konica właśnie miota w ich jednostki. U. Nie na długo wygląda na to. Bo aktualnie we mnie wjechali. Dobry ruch. Dobra, pozbyliśmy się tamtych. Ci by mogli tutaj podjechać. Trochę zwlekałem tutaj, widzicie. No, ale w sumie i tak wygrywamy tą bitwę. Moich kuszników bym jakoś ustawił gdzieś indziej. Tutaj byłoby bardzo dobrze. Tutaj doszło do walki, którą powinni przegrać. No tutaj Clan Warriors pilnują tego, aby szło po mojej myśli wszystko. Ci zostaną wybici. Teraz ta kawaleria tutaj flankuje. Ci będą wybici, niestety, uciekać. Tutaj jest jednostka króla Theodena. Najpierw trochę tym pomożemy. Nie, jednak nie. Tym się już tutaj udało. W takim razie skupić się na królu.
uciekać. Przejdźmy tutaj. Doszło do walki w zwarciu, no to normalne. Tą walkę powinniście wygrać. Nie mają tak dobrej piechoty. Tutaj traci swoją gwardię generał. Nawet tutaj już dojechał niektórymi. No i tych także potraci. To chyba jest ten generał. Ale to jest dodatkowy w takim razie. Zabicie go da mi plusik, ale nie będzie to jakieś niesamowite. Tutaj się biją. Trochę odpuszczają jakby. No a tutaj jest król Teoden. No tutaj sobie stoi. Stracili połowę stanu. Tutaj generał ucieka. Nie skupi się na gonieniu go, tylko na walce. Powinni sobie poradzić i to bez jakichś tam ogromnych problemów. Za to wy zaatakować. Wy tutaj się bijecie i wy zaatakować. Ten generał ma chyba dość. Lekka kawaleria Rohanu zdała rezultat. I to bardzo dobrze. Jak widać. Dobra, król ucieka. Lub będzie chciał na mnie jakiś wjazd wykonać. Te. Nie. Nie wiem. Nie wiem, co on tutaj zrobił, ale zabiliśmy generała. Tego dodatkowego. W takim razie bijcie się dalej. O! Jest. Król. Skupić się na nim. Macie bonus do walki z kawalerią, w takim razie powinniście go tutaj załatwić. To wasz jedyny cel tutaj. No a wy powinniście tych załatwić. Stracimy już jeden oddział. Nawet nie mają siły, żeby się wbić we mnie. Wybić ich tutaj. Wszystkich. A gdzie jest sam król? Tego to ja nie wiem. Tutaj chyba. Tak. Sam król im pozostał. I widzicie, jak się bije. Skupić się na nim. Kurna, nie pozwolić mu ujść życiem. W ogóle wjadę moim drugim generałem w niego. Tego powinno dobić. Dobra, ci uciekają. Ci także. Pozostaje nam zabić samego króla. Podłamał się trochę wynikiem bitwy. Jest nieźle otoczony. Mam nadzieję, że jakoś się nie wydostanie i nie ucieknie.
chociaż. Tutaj się jakoś wyślizguje dziwnie. Spójrzcie, jak ją baty zbiera na mordę. I teraz... atakować. Co się będziecie czaić? Nie strzelać, panowie. Wy możecie się pozbyć tych tutaj uciekających. Zabiliśmy im króla. Już po nich. Teraz tylko gonimy resztki. Ten tutaj chyba jeszcze żyje, generał. To dobra wiadomość. Fajnie, fajnie. Udało nam się zabić ich króla. Sami odnieśliśmy połowę strat, głównie konnicy. No ale trudno. Tak już bywa. Czyste zwycięstwo. Mieliśmy przewagę liczebną. Rohan nie miał tutaj wielkich szans na zwycięstwo. Ale za to dali jakąś nadzieję leśnym elfom. Wybić. Co za beznadziejny atak na mnie. A teraz same leśne elfy mnie atakują. Zasejwujmy. Remis. Wybić. I eksterminować. Nie ma leśnych elfów na mapie świata. Zostali zapomnieni. Zapomniani. No ogólnie nikt ich już nie będzie tutaj pamiętał. Nikt nie będzie pamiętał, kim były leśne elfy. Bo oto Run podbił i zabił króla Rohanu. W finansach leśne elfy najsilniejsze. Nice. To dobrze, bo... w ogóle jak mi dochodzik skoczył. Nice'owo. Nie, najpierw zwiększymy kulturę, póki zbyt wielkiej ludności tu nie ma, tym bardziej dostaniemy jakiegoś buffa do wzrostu populacji. No a Rohan został pokonany w wielkiej bitwie. Nie zdało mi się przeciwstawić. A ja dostałem niesamowity dochód. Znowu. Kolejna tura. W ogóle powinienem tutaj być najbardziej najsilniejszą frakcją uznaną, bo z każdym sobie daje radę, no nie? Ale ogólnie Run jest tutaj OP. Będę chciał to podbić, tą drugą armią, którą zrekrutuję. W zasadzie już powinienem ich mieć gotowych. Jeszcze jakieś dwie jednostki. Dwie. Kogo ja tutaj mam? Samą konicę, no to... Klangard. I teraz mogę... Nowe siły, które wyruszą na kolejny rejon do podbicia, należący teraz do Rohanu. Ogólnie nie wiem, czy tutaj dalej prowadzić tą kampanię, bo jest ona skazana na wygraną.
Mam podbić to. No nie ma szans w tym momencie. Nie myślicie strategicznie chyba. Jeśli sądzicie, że będę podbijał ten rejon. Strasznie długo im to zajmie. Tak jak się obawiałem. Dobra, tu nie mogę budować. Tutaj same bzdety. Horsguard będę mógł mieć. Dobra, tutaj kulturka się powinna ładnie zwiększyć. Mamy 6%. Ujdzie. O, Rohan tam sobie wędruje po krainie. Mamy 120 turę już. I widzicie, jestem ogromny po prostu. Najbardziej zaawansowany jest Mordor. Dziwne. Ja powinienem być. Na jeszcze większe miasto rozbuduję moją stolicę. Najsowo. Wow, trochę im to zajmie. Dobra, w takim razie ja wam odsłonię mapę. I będę kończył ten odcinek. A mapa prezentuje się właśnie tak. Gundabad, góry Gliste, Run, Mordor, Harad. Potęgi. I moi przeciwnicy to Rohan i Gondor. Ale Rohan tutaj obrywa. Tak czy siak. Rohan nie daje rady. Góry Gliste i... Spójrzcie na to, no. Gundabad podbiją całkowicie chyba Arnor. Dopiero co siebie stworzyli, a już będą musieli upaść przed naszą siłą. No i dalej nie jestem lubiany w oczach Saurona. Nadal jestem nikim przydatnym. A to ja tutaj, jak widzicie, podbijam i podbijam. No ale trudno, tak mnie widzi, to jego sprawa. Chcę podbić to, wtedy będę miał tutaj taki jakby dostęp taki. Taki tutaj, taki... Takie przejście. Niepokoją mnie te złe frakcje, one są zbyt wielkie, zbyt silne. W ogóle niedługo ci dobrzy całkowicie upadną, będą sami źli i zobaczycie, będzie wojna pomiędzy Mordorem i Haradem lub pomiędzy mną i Górami Gliste lub Mordorem. Ogólnie będziemy się pewnie między sobą tłuc później. W najlepsze. Dobra, to ja tutaj zasejwuję i zakończę odcinek. Zapraszam was do kolejnego. Trzymajcie się ludziska, do zobaczenia. Hej.